Czy myszka Miki jest kobietą? Czy Szekspir poradziłby sobie w więzieniu? I wreszcie, czy seks grupowy jest bezpieczny? Przez ostatni miesiąc szukaliśmy odpowiedzi na te i inne pytania, a oto co udało nam się ustalić. Amatorzy, ujęcie drugie, zapraszam. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Sitkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, historyk kina, autor 3 publikacji dotyczących animacji. Dzień dobry, Pawle. Cześć. Z animacją jest taki problem, że wielu ludzi często nazywają bajkami, jakby to było kino przeznaczone wyłącznie dla młodego widza. Jaki był powód, że ty zdecydowałeś się poświęcić swoją pracę naukową właśnie animacji? Filmem animowanym interesowałem się, bo zawsze wydawało mi się, że to jest kino inne, że to jest taki poligon doświadczalny, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy, na które żaden twórca kina mainstreamowego, aktorskiego nie może sobie pozwolić. Z biegiem lat właściwie zwykła pasja przerodziła się w tej chwili w zawód. Po krótkim romansie z polską szkołą animacji zdecydowałeś się powrócić do Disneya i wydałeś książkę Miki i Myszy. Jaki był tego powód? Jestem zafascynowany kulturą dwudziestolecia międzywojennego i grzebiąc w starych magazynach filmowych bez przerwy natrafiałem na ślady Disneya. Okazało się, że był wielką gwiazdą dwudziestolecia, że podrabiano go, że dyskutowano o jego filmach i tak zacząłem to zbierać, aż się zbierało na książeczkę. Czytałam w tej twojej książce, że na przykład ludzie traktowali myszkę Miki jak wielkiego boga, w sumie boginię, bo pisano o myszce w rodzaju żeńskim. Dziennikarze na łamach czasopism nawet zastanawiali się nad tym, jak wygląda życie myszki po pracy, czyli poza tymi filmami, w których ona gra. Myszka Miki tu pełniła różne funkcje. No, z jednej strony świat się nią fascynował, z drugiej strony była symbolem amerykanizmu. Z jednej strony pozwalała ludziom odetchnąć od trudów wielkiego kryzysu, a z drugiej strony wydawało się, że dzieci przestaną czytać polskie baśnie, bo będą tylko fascynować się jakimś dziwnym stworem zza oceanu. Ta rola była niejednoznaczna i przez to tak fascynująca. Jak sądzisz, dlaczego to akurat Disney się wybił? Disney postawił wszystko na jedną kartę. Był filmowcem bardzo odważnym i nie zawahał się zainwestować całych zarobionych pieniędzy. Kilkakrotnie był na skraju bankructwa po to, by rozwijać przemysł filmu animowanego na niespotykaną wówczas skalę. Bo w latach 20. filmy animowane to były takie skromne dodatki przed głównym seansem. Disney stwierdził, że zrobi z tego gigantyczną branżę przemysłu rozrywkowego. I udało mu się to. Istnieje wiele teorii dotyczących narodzin myszki Miki. My przygotowaliśmy dzisiaj krótki materiał o tym, jak było naprawdę. Myszka Mortimer. Tak nazywałaby się najsłynniejsza animowana postać wszechczasów, gdyby nie żona Walta Disneya, która zaproponowała inne imię. Miki. Drugą osobą, bez której słynny gryzoń byłby dziś kimś zupełnie innym, jest rysownik Ub Iwerks. Przerobił on swoją wcześniejszą postać, królika Oswalda, i stworzył ikonę. Pracując z zawrotną prędkością 700 obrazków na dzień, przyczynił się nie tylko do uratowania swojego pracodawcy przed bankructwem, ale i do wytyczenia nowych szlaków w kinie animowanym. Po premierze Parowca Williego w 1928 roku publiczność była zachwycona nowatorskim sposobem opowiadania. W pierwszej dźwiękowej animacji Disneya widzieli zwiastun czegoś szczególnego. I to właśnie dźwięk był kluczem do sukcesu. Świat Disneya jest podporządkowany muzyce. Wszystko tutaj tańczy i gra. To świat, w którym nie rządzi fizyka, ale wyobraźnia. I choć Walt Disney myszki Miki nie nazwał, nie narysował, ani nawet nie wymyślił, to właśnie ta postać stała się dla niego emblematyczna. Od niej zaczął się sukces, odrodzenie i pierwszy Oscar dla Disneya. Sam mówił, że kocha myszkę Miki bardziej niż jakąkolwiek kobietę. Jednak to swoiste alter ego jednego z największych wizjonerów w historii kina okazuje się być wyborem dość zaskakującym. W galopującym gauczo Miki zaczyna swoją przygodę od piwa i cygara. Bohater nie przebiera w środkach, by uwieść Minnie. Co zresztą stanowi jego główne zajęcie. Wizerunku dopełnia jego wątpliwy moralnie stosunek do innych zwierząt. Jaki rodzic chciałby dla swoich dzieci takiego bohatera? Już po 5 latach Disney dokonał drastycznej autocenzury.
Miki stał się taką postacią, jaką znamy dzisiaj. Właśnie ta etyczna dyscyplina pozostała główną cechą disneyowskiego uniwersum. Tylko cóż począć z takim bohaterem? Uważasz, że to wyszło myszce Miki na dobre, czy raczej... Nie. Ja jestem zafascynowany tymi starymi filmami, gdzie właśnie Miki jest łobuzem, ale oczywiście wielki sukces komercyjny przeszkodził w tym, by myszka odgrywała tak kontrkulturowe role i w zasadzie to imperium Disneya po II wojnie światowej nie jest już tak interesujące. Chciałabym porozmawiać trochę o tym, jak wygląda kontynuacja jego tradycji dzisiaj przez wytwórnię Disneya. Nie ma już wytwórni Walta Disneya, nie ma też Walta Disneya. Dzisiaj to jest gigantyczna korporacja, która zarabia na telewizji, kinie, produkcji gadżetów, na swoich licencjach. Dzisiaj też trudno oddzielić, co jest produkcją Pixara, a Pixar zawsze miał apetyt na to, żeby wyznaczać nowe ścieżki. Z drugiej strony mamy tradycję disneyowską, czyli takich filmów familijnych, opartych na starych, dobrych, sprawdzonych wzorcach. W dobie Shreka, w dobie innych animacji, które mają jakiś kontrkulturowy pierwiastek, też można znaleźć odrobinę tego wszystkiego, na co nie zgodziłby się Walt Disney z krwi i kości. Wytwórnia Disneya zrezygnowała z produkowania długometrażowych filmów animowanych, rysunkowych. Wszystkie filmy animowane, które wchodzą do kin, są przetwarzane cyfrowo. Czy to jest dla animacji tylko i wyłącznie pozytywem, czy może raczej sądzisz, że ta cyfryzacja sprzyja śmierci artyzmu sztuki animacji? Film animowany nigdy nie był przywiązany do jednego medium, do jednej techniki. To chciałbym postrzegać film animowany jako takie wielkie laboratorium nowych środków wyrazu i tutaj oczywiście ta technika cyfrowa też odegrała taką rolę. Się doskonale sprawdziła w wypadku pełnometrażowej animacji. Widać taką sinusoidę w historii animacji, taką sinusoidę. Pewne techniki odchodzą do lamusa, a nagle ni stąd, ni zowąd wracają. Jeżeli widzą, przeje się ta cyfrowa rzeczywistość generowana za pomocą komputerów, no to odkurzy się te pulpity, które gdzieś tam pewnie stoją w hangarze. Czyli nie wróżysz sztuce animacji śmierci? Gotów byłbym zaryzykować tezę, że w dziedzinie kina animowanego nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Nigdy filmy animowane nie były tak obecne, tak łatwo dostępne, nie zdobywały tak wielu pieniędzy na produkcję i nie przynosiły tak wielkich zysków. Może to jest właśnie złota epoka, złoty wiek. Po pierwsze, nie pisz SMS-ów, gdy prowadzisz i nie wysyłaj. Po drugie, nie stawaj na miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych. Do kin trafia najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego. Tym razem reżyser akcji umieszcza we współczesnej Warszawie, gdzie przyglądamy się grupie policjantów. Ciąg wizyt w burdelach, pijatyk i bijatyk przerywa nagła śmierć jednego z mężczyzn. Korupcja, łapówkarstwo, wszechobecne zakłamanie. Tak wygląda Polska u Smarzola. I choć reżyser nie stawia wywrotowych tez, to drugówka formalnie i narracyjnie wygląda naprawdę świetnie. To z pewnością jedna z najważniejszych polskich premier ostatnich miesięcy. Zobaczcie to koniecznie. No i to jest niebezpieczne. No, to tyle. Dziękuję bardzo. On va placer les pupitres en rangée bien droite. Z niemałym opóźnieniem do kin trafia nominowany do Oscara kanadyjski film Philippa Falardeau. Reżyser mierzy się z trudnym tematem śmierci naszych bliskich i wychodzi z tej próby zwycięsko. Relacje pomiędzy tytułowym Belfrem, Bashirem Lazarem, a klasą uczniów, która nie może pogodzić się z niespodziewanym samobójstwem wychowawczyni, została nakreślona niezwykle subtelnie i z szacunkiem wobec bohaterów. Falardeau dobrze wie, że niektóre pytania lepiej pozostawiać otwartymi. W najnowszym utworze meksykańskiego reżysera Carlosa Reygadasa odnajdziemy motywy z jego poprzednich filmów. W nastrojowym i tajemniczym Post Tenebras Lux autor opowiada o sakrum, ale robi to w tak osobliwy sposób, że trudno połączyć ze sobą kolejne wątki i sceny. Do plastikowego diabła dorzuca wymowne sekwencje orgii, długie ujęcia buszu, eksplodującą głowę i brytyjski mecz rugby. Czy to wszystko ma jakiś głębszy sens? Good morning, Trina.
Good morning, Captain Whittaker. Good push. Robert Zemeckis po dłuższej przygodzie z kinem animowanym wraca z wciągającą historią pilota, który pewnego dnia nieoczekiwanie zostaje bohaterem. Pojawia się jednak problem. Whip Whittaker jest uzależniony od alkoholu i kokainy, co nie czyni go pomnikowym przykładem herosa. Lot, choć kilkukrotnie ociera się o baną i scenariuszowe mielizny, ogląda się bardzo dobrze. Zwłaszcza, że grający główną postać Denzel Washington tworzy jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze, za którą zresztą słusznie otrzymał nominację do Oscara. Czternastego lutego do kin trafia najnowszy film Abelarda Gizy, w którym bohaterowie będą wydawać z siebie różne odgłosy. Ktoś mi może wreszcie wytłumaczyć, o co tu w ogóle chodzi? No właśnie, o co tu chodzi? Oddajmy głos sprawcy całego zamieszania. Marek próbuje naprawić swój związek i proponuje swojej dziewczynie i swojemu kumplowi, z którym mieszka, wspólny seks. Oczywiście to nie jest tak, że wychodzi na środek i mówi: słuchajcie, to co wy powiecie na wspólny seks? Ale próbuje jakimiś swoimi dziwnymi szwindlami, kombinacjami ich przekonać do tego, że to jest dobry pomysł. Dla mnie to jest historia o miłości, o szczerości, o czymś takim pozytywnym. Jak robiłem Wożonko, to wziąłem kamerę i wybiegłem z dwoma kumplami. Krzyczałem: biegnij, dawaj, dobra, uciekamy, ciężarówka, policja, i takie różne przygody. Przy następnym filmie właśnie pojawił się Michał Giorew i Marcin Brach, z którymi do tej pory pracuję, i powiedzieli mi: wiesz co, ale stary, film to się jeszcze oświetla. I tak cały czas krok po kroku szliśmy dalej. No a już przy Swingu pracowaliśmy z profesjonalną ekipą oświetleniowców, z scenografii, z charakteryzacją, ze wszystkimi takimi podstawowymi elementami, które mają zawodowe produkcje. Jest to niezależny film z tego względu, że ja napisałem scenariusz, wyreżyserowałem, jestem w jakimś sensie głównym producentem tego filmu. Cała ekipa pracowała przy tym filmie z miłości do tego, co robimy, a nie dla pieniędzy. Nikt nie mógł mi powiedzieć, że co najlepiej, jak w ostatniej scenie będzie tak czy tak. Nie? Jakby to jest nasza produkcja, nie mamy żadnego product placementu. No, proces dystrybucyjny jest niezależny, tak? Jakby to jest nasz pomysł, jaki będzie plakat. I tak samo jak zwiastuny, które wypuściliśmy, to też nie są takie zwiastuny klasyczne, tylko dziwnie trochę porąbane. Nie wiem, czy by się jakiś tam dystrybutor zgodził i powiedział, że to nie jest według prawideł czy coś. Chciałbym kiedyś zrobić znowu niezależny film, ale właśnie niezależny jakby na takim poziomie jak pan Spielberg czy pan Clint Eastwood. Wolałbym już ten etap niezależności niż ten z Wożonka. No ale trzeba pokonać jeszcze dużo drogi, żeby gdzieś tam, prawda, zapukać. Ile było filmów, które kosztowały 200 milionów dolarów, potem ktoś wychodził z kina i mówił: on jest prosty, on jest nieprzekombinowany moim zdaniem. Tam się miesza trochę sitcomu, trochę teatru, telewizji, trochę właśnie filmu. Nasz pot, krew i łzy, mam nadzieję, że śmiech i zabawa dla widowni. Przez formę i przez to, co tam się dzieje, jest inny niż polskie komedie. Na plakacie mamy hasło: to nie będzie komedia roku. Kurczę, wierzę, że się udało. Wierzę, że po prostu i można trochę pochichrać i na samym końcu powiedzieć sobie: o, w porze. Była komedia, czas na dramat. O Szekspirze zza krat porozmawiam z naszym kolejnym gościem. Witam, moim gościem jest Magda Zelent, teatrolożka pracująca w Akademickim Centrum Kultury Alternator. Cześć, Magda. Witam. Spotykamy się z okazji niedawnej premiery filmu Braci Taviani, Cezar musi umrzeć. Bracia Taviani wzięli na warsztat dramat Szekspira i postanowili w głównych rolach obsadzić naturszczyków, co ciekawe, więźniów. Ty masz za sobą podobny projekt. Przygotowywałam w ramach oddziału terapeutycznego zakładu karnego na Przeróbce w Gdańsku fragmenty Hamleta na scenie teatralnej Akademickiego Centrum Kultury. Powiedz trochę o więźniach, o twoich aktorach, jako o grupie, jako o indywidualnościach. Funkcjonujemy w społeczeństwie, gdzie stereotypowo traktujemy tak naprawdę więźnia, czyli tak naprawdę się nie powinno mówić więźnia, tylko osadzonego. Dzięki właściwie Szekspirowi i pracy nad naszym spektaklem zobaczyłam, że to są całkiem normalni, bardzo wrażliwi ludzie. Braci Taviani dostajemy od razu gotową inscenizację, nie widzimy prawdziwych emocji tych mężczyzn. Oni od początku do końca są reżyserowani, nie widzimy procesu oswajania się z tekstem, ze sceną, a ty
byłaś przy tym procesie od początku do końca. Tak, no na początku to, mówię, to był ciężki proces, bo często był to proces taki polonistyczny, gdzie uczyliśmy się mówić, czytać, uczyłam ich środków stylistycznych, poetyckich, ekspresji scenicznej. Bardzo do nich przemawiał zwłaszcza Hamlet, H-klaty, który został w stoczni zrealizowany. Mieli takie poczucie, że to właśnie taka przestrzeń oswojona, którą też część z nich znało. Natrafiłam na ogromny opór, bo to są osoby, które nie wierzą w siebie. Nikt w nich nigdy nie uwierzył, nie dano im szansy, nikt im nie zaufał. Widziałam, jak potrzebują tego, skoro sami szukają na to, jak gdyby pomysłu na siebie, jako na Hamleta. Co twoi aktorzy z siebie lub dla siebie w tych fragmentach Hamleta znaleźli? Jakieś takie zrobiłam ćwiczenie im na jedno z naszych zajęć, że mieli osadzić historię Hamleta współcześnie. Wtedy było widać właśnie, z jakich środowisk oni pochodzą, postać matki, postać ojca. Ja właśnie widziałam, jak bardzo ciężki to jest temat dla nich, ale właśnie poprzez tekst Szekspira udawało nam się traumy przepracowywać. Jeden z bohaterów, braci Tawianich, robi takie podsumowanie tego eksperymentu. Mówi, kiedy poznałem sztukę, cela stała się więzieniem. Co zostało po projekcie Hamlety, Duchy Ojców? No ja myślę, że oni też odkryli taką siłę sztuki. Ja widziałam właśnie to, że oni stają się lepszymi ludźmi. Proces pewien zachodzi w nich. Miałam chłopaka, który na przepustce mówił swojej dziewczynie przy fontannie właśnie monolog Hamleta. Ale co, i wyśmiała cię? No nie, była zachwycona, więc no jednak gdzieś później nawet byli w stanie wykorzystać tego Szekspira. Czyli powtarzając słowa Paolo Tawianiego, sztuka może naprawiać świat. Jeśli nie sztuka, to co? To też Paolo Taviani. Nasze zestawienie otwieramy dla wielu kultowym filmem Oliwiera Hirschbiegla. Reżysera do realizacji zainspirowało badanie przeprowadzone przez Filipa Zimbardo, który dwóm grupom ochotników przypisał rolę strażników i więźniów. Niemiecki twórca zdecydował się pójść krok dalej i w krytycznym momencie nie przerywa eksperymentu. Więzienia dla kobiet to temat rzadko podejmowany przez filmowców, dlatego nie mogliśmy pominąć filmu Pablo Trapero. Lwica to poruszająca historia ciężarnej Julii, która trafia za kratki oskarżona o morderstwo. Pogodzenie się z odebraniem wolności okazuje się być łatwiejsze niż ewentualna strata syna. W filmowym debiucie Steve McQueen przedstawia historię więźniów IRA, którzy za rządów Margaret Thatcher walczyli o przyznanie im statusu więźniów politycznych. Obserwujemy buntowników odmawiających noszenia więziennych ubrań, mycia się oraz przyjmowania posiłków. Ciasna cela staje się miejscem politycznej walki o godność. It's the right thing. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve two life sentences back to back. To z pewnością jeden z najpopularniejszych dramatów więziennych w dziejach amerykańskiego kina. Losy niesłusznie skazanego bankiera poruszają kolejne pokolenia kinomanów. Epicka opowieść o wieloletniej drodze do wolności to najdojrzalszy z filmów Franka Darabonta, który po latach nakręcił zresztą bardzo podobną Zieloną Milę. Shawshank prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You gonna fit right in. Na pierwszym miejscu naszego rankingu umieściliśmy bezsporne arcydzieło spod ręki Roberta Bressona. Wraz z głównym bohaterem, milimetr po milimetrze, odbywamy drogę na wolność. Zanim jednak porucznik Fontaine dokona tej sztuki, będzie musiał stawić czoła trudniejszej misji. Odnaleźć własne człowieczeństwo.